No dobrze, moi drodzy, ruszajmy w kolejną samurajską przygodę. W Sekiro oczywiście. Mieliśmy tutaj najpierw się udać. Bo może tu nie będzie przeciwników za dużo. Oj. O, tu jest kupiec, zobaczcie. Kup ofiarę. O, persymona, co to jest? Czerwona drzewa persymona są raz do jedzenia. Aha, odnawia posturę. O, pięciokolorowy ryż. O, wypchana sakiewka. Tamta babka chciała ryż, nie? Może kupimy sobie ten ryż. Kupmy, co? Bo damy tej babce. Tyle kasy wydam na to. Mam nadzieję, że będzie warto. Tyle ten ryż kosztuje? Mam nadzieję, że to to, kurczę, nie? Okej, tu też możemy zejść. A dobrze, my jesteśmy już przy tych mnichach tutaj, to elegancko. Dobra, bardzo dobrze. No, uspokój się. Dajmy jej ryża, zobaczymy, czy coś się stanie. Cześć Ichim. Daj mi ryż! No nie, to nie jest ten ryż! No jak to? No nie! Wczytaj! Ryż ten nie jest jadalny, no nie! To nie to! O ja. No dobra, trudno, no wydałem tyle. To już nie tak miało być, no. Ale dramat. O, nie przeczytałem, że jest ten... niejadalny. Odblokowałem kolejne wskrzeszenie, ale ja mam dwa chyba tylko wskrzeszenia. To wygląda na trzy, ale to są dwa. Wow, ale mnie trafił. No dobra, no to super. No dobrze. To jest jakieś zejście na dół? Chyba nie. A na górę? Tak, na górę jest, ale chodźmy najpierw tutaj dołem. A, dobra, to jest ten sklepik. Tutaj ktoś jest. Dobra. Nice. Tutaj by było ciężko trochę walczyć pewnie. Dobra, jakie w ogóle urwisko tutaj, co? Oj, no ładnie. Ale to tam trzeba. Coś robię nie tak. Jeszcze raz powiem. Może trzeba gdzieś wcześniej to zrobić? O, dziękuję Sōshōbō. Dziękuję za hościka. Witam, witam. Dzień dobry, moi drodzy. Właściwie dobry wieczór. Kurczę, czy ja tutaj... Może tam z góry trzeba? Bo tutaj to chyba się nie uda, ale dobra, no spróbujmy jeszcze raz. Ajajaj, nie. Tu chyba nie da rady. Ale to nie ma chyba znaczenia, że skaczę bardziej na zewnątrz, bo jakby ta ścieżka tego skoku, ona i tak jest jakby ustalona z góry przez to, nie? Dobra, na razie zostawimy, może potem się uda. Tutaj to się chyba nie da w żaden sposób. A tracimy tylko tykwy. A mówicie, no RTX by się przydał, kurczę, bo już te gierki powoli zaczynają się buntować, kurczę. Z której kładki drewnianej skakałeś? Myślę, że warto. Z tamtej, tak? O, super. No, prawie, ale jednak nie. Nie wiem, czy ja tutaj mogę wskoczyć, nie? No, prawie, ale... Och, no... Ale tutaj na prawo muszę wskoczyć, nie? Najpierw się złapać. Cześć, Zuka, hej, hej. A może stamtąd? Tam z góry nie będzie lepiej? Już wszystkie tykwy potraciłem, nie? Od lewej. Oj! Ale blisko było. Dobra, musi się udać, no trudno. Dlaczego ja się nie odbiłem od ściany? A, i to już śmierć, no super. O kurde! Może rzeczywiście trzeba górnej się złapać. O Boże. Oh my fucking god! Zabił mnie, no nie wierzę. Jezu, ile ich tu jest? Ja stąd spadam. Odpoczywaj! Fuck! No i przy tym tak dobrze z niej poszło. Teraz taki dramat? Jezu, co oni mi tak wykrywają? Jak ja ich wtedy załatwiłem? Ta trucizna już schodzi. Dramat. Tak jest! Boże, jak łatwo! O! Jak łatwo, moi drodzy! Nie mam pytań, przecież to... Pff. No i pokaż, mówisz, że warto. Ciężka sakiewka, no okej. Ale to tyle? Mówisz, że warto! A tu tylko ciężka sakwa? A dobra, czekaj, tu jeszcze coś jest. Dobra, prowadź mnie wilczym szlakiem. O kurde! No nie, no nie chciałem tego zużyć. Ale fajnie to wyglądało. Jezu, jak mnie przestraszyły gekony. Kokon, dobra, tam na górę można wskoczyć, nie? Czy tu pewnie jakiś mini-boss będzie? Albo nie. Kaj ty mnie prowadzisz? Wow. Małpia nalewka. Uuu. Okej. Okay. Małpia nalewka. Ciężka sakiewka. Tam coś ryczy. Rycz. To jest jakiś potwór, no ewidentnie. Jakiś mini boss. O, co mnie wykryło? Gekon. No tu jeszcze coś jest. Biały wiatraczek. Znaleziony pod urwiskiem góry Kongo. Być może zaniósł go tam wiatr. Po prostu jeden biały wiatraczek. Tylko dziecko jest tutaj. A, A, zobaczcie, że to jest jakiś kluczowy przedmiot, okej. Okej. No dobra. Co tam w ogóle ludziska, bo tak przyszliście od Sōshōbō. Czy Sōshōbō też w Sekiro ciśnie? Ogiereczka jest dobra, kurde, naprawdę jest niezła. Dobra, no tu na bank jest jakiś boss, on zaraz będzie chciał mnie zabić. No otwieramy drzwi. No ale tu przecież słyszę, że coś rzęsi, no. No jest, kto to jest? Co to jest? No super, jakiś koszmar. Ło, pluje ogniem. To jest Voldo. A dobra, piczka. To jest Voldo z tego, z Soul Kalibera. Piękny, no po prostu. Przecudny jest. O, to jest przejście Shinobi. Dobra, ale zobaczmy najpierw, gdzie tu wyjdziemy, nie? O, jest. Uuu, można uderzyć w dzwona. Jakiś gryf przyleci i nas zeżre, nie? Fabrykę buduje, czyli Satisfactory. Też dobra giereczka. Tutaj coś jest. Na razie w dzwon nie uderzamy, bo to przynosi pecha. Zobaczmy te przejście. Okej, super, jest ciemnica. Więc na bank zaraz jakiś potwór wyskoczy. O, bez głowy, super. O, nice, tam chodzi na dole. No ekstra. O, super. No, ekstra, eteryczna broń, jakaś nara. To miło było poznać pana bezgłowego. O. Droga ucieczki Shinobi wiedzie do demonicznego dzwonu. O, demoniczny dzwon, super, jeszcze coś lepszego, nie? Ekstra. Demoniczny dzwon, uderz w dzwon, uderz w dzwon. Kurde, żebym zaraz w ciebie dzwonie nie uderzył. Musimy z nim walczyć, jest taki słaby. A, to tutaj jesteśmy! Czy ty to tutaj jesteśmy? To tu jest te wejście, cośmy się zastanawiali, gdzie ono prowadzi. Na początku, no nieźle. Ale zwrot akcji. No patrzcie. Ale jazda. A to ich tu dwóch jest? Bo to nie jest ten bez głowy, nie? Dobra, chyba trzeba wrócić tu. Tu to chyba... Tu chyba na razie nie chcę iść. Olać to. W dzwonu też. Co? Już chcecie, żebym ja ginął pewnie, bo tam zaraz wyskoczy jakiś kurde hydrowąż czy coś. Na bank. Go dzwon. Kipo, kurde, kepo, srepo. A tam nie możemy iść, tam coś jest na pewno fajnego. Czy tam na dole można było przejść jeszcze, no kurde. Gdzie było to przejście dołem? Gdzieś tam? Czy gdzie? No już teraz nie wiem, gdzie tam to przejście było, no. Ja będę żałował tego dzwona. Ach, Boże. Nie uderzaj w ten dzwon. Kuszenie losu to akt cnoty. Lecz tylko najmężniejsi powinni to rozważyć. No i widzicie, nie pukaj w dzwon. Jasno powiedziane, nie pukaj w dzwon. Ale to tak zapis nie działa, że zapisz sobie, stuknij i wyjdź, nie? Zapisz sobie grę, zbrzuchać dziecko i wyjdź, kurde, nie? Niech się wychowuje bez ojca. No ale tam... Ależ kurde, nienawidzę was. No i dzwon demona. No i co zepsułem? Ponure brzemię. No nie, no jak to? Co wy mi zrobiliście? Demon dzwonu. Opętuje tych, którzy uderzą dzwon. Zwiększa siłę pobliskich wrogów. No nie, dlaczego to zrobiliście? No dobra, ale można go odrzucić, na szczęście. Nienawidzę was. Zostawmy to na razie. Czy co? Tutaj muszę wracać generalnie, nie? Na razie. Demona dzwonu mi dali, no co za... O! Gdzieś tutaj można było się chyba cofnąć, nie? Tak, bo rozumiem, że ja muszę się cofnąć. Super, ekstra. Ten, wspinaczkę też dali, ten, nie? Trudniejszą. Nie mogę tam się cofnąć do tego. Po prostu dzwonem. Oh. No bo tutaj chyba nigdzie nie przejdę, nie? Dobra, niech na razie będzie ten dzwon, no kij, nie? Ale będę dostała też więcej expa i wszystko? Chyba tak. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Leżeć było! Ale nie wiem, czy ja dostaję więcej... Chyba tak, kurczę. Expa chyba rzeczywiście więcej dostaję. Czy tam coś będzie? Bo tu wygląda, jakby tu chciał być jakiś przeciwnik super potężny, nie? Czerwono-biała wiatra... Jaki polski piękny! Topór jest na niedobry? Okej. Wszyscy są tutaj. Tam było, że dziecko, tutaj, że wszyscy. O. Aha, dobra, czy ja przyszedłem... Czyli to jest druga droga, okej. O, fuck. Aha, i to jest boss. O, super. No, ekstra. Cześć. A, dobra. Opancerzony wojownik, czyli już wiem, że tutaj trzeba na pewno wziąć włócznie. Super, nie? Zasięg. Kurde, tak niewiele zabrakło. Mój syn otrzyma wodę? Który to? Ja, tak blisko było, naprawdę. Kurde mol. Gdyby nie ten trudniejszy poziom, to bym go pewnie rozwalił, nie? Tak myślę. Tylko czy ta włócznia... Rwanie zbroi, ono umożliwia rwanie zbroi, ale... Ale to chyba nie działa tutaj. O Jezu, ty mały kurwiu, no gardzę tobą. Boże, jakieś małe szyszkowe ludziki mnie biją, nie? Tylko, że tu nie ma jak A, dobra, czekajcie, przejdę z drugiej strony po prostu, nie? Przecież tam można też przejść sobie. Kurczę, to już zagrajmy z tym demonem, niech będzie. Niech będzie, spróbujmy. Tutaj można przecież chyba dookoła przejść, nie? Super. Chyba coś robię źle. O, nice. Ewidentnie coś robię źle. O, nice! Jeszcze lepiej. Którędy ja tu przeszedłem, no gówno. To chyba dopiero tam. No zagubiłem się, nie? To chyba nie z tej strony jednak. To trzeba tam iść przez te małe grzyby, nie? No musimy tędy przejść niestety, nie? A nie wiem, czy się da ich tak szybko ominąć, te małe fiutki. żeby było. Dobra, weźmy granulkę. O, szybko poszło. Super. Nice. Zaraz mi się skończą te dzidy, to ja bez dzidy to w ogóle nic mu nie zrobię, nie? Co jest? Co jest? Dlaczego go nie zabiłem? Jezu. No przecież... Jak mam go zrobić? Właśnie chciałem go zrzucić, tylko nie wiem jak, no bo nie mogę go wykopać, nie? Ewentualnie jak on tak na mnie leci, to mogę, kurde, go spróbować zaatakować, ale... Nie wiem jak go... on jak tak atakuje w szarze, nie? Ale kontra chlast, gościu. Dokładnie powiedziałeś teraz to, co ja robię, nie? Więc dzięki za pomoc, nie? A może bliżej ściany egzekucję trzeba rzeczywiście, no nie wiem. Super. Kurde. Ma źle. Dałem się trafić. Fuck! No szkoda, że nie ma kopniaka jakiegoś typowego, bo już bym go 5 razy wypchnął, nie? Kurde. Handlarz wiedzą. Tu jest zachorował jakiś handlarz wiedzą. Aha, dobra, już wiem, który. Tak jest! Jakie to było piękne! O matko, zajebiste to było! Zajebiste to było, ale mi się podobało, cześć Miki! Koraliki, ale to było fajne! Zajebiste! Przywraca posturę po zadaniu śmiertelnego ciosu. O, to jest fajne! Zdobądź. Aha, ale to ja tego nie mam, tylko okej, to mogę zdobyć, tak? Rozumiem. Ej, świetne to było, super. Aż szkoda go trochę. Trzeba go podprowadzić, ale bardzo łatwy do skontrowania był w sumie, nie? Ale przepraszam, bo ja strasznie się skupiam na tych walkach, nic w ogóle nie mówię pewnie, co? Tylko tak skupieniu i oraj tą kurde puchę, oraj, oraj! Jare, jare! Ale no co zrobić, żeby być kurde samurajem, trzeba być kurczę skupionym, nie? Ale było fajne, spodobało mi się. Czy ja tą umiejętność odblokowałem, czy nie? Bo tu mi żadna umiejętność nie doszła, więc... Ja muszę mieć po prostu swoje ten, nie? Ta, jest, nie natury cień. Wiecie co, ja tego karpia wyłączę. Bo ja mam tendencję do tego, że jak kogoś zabijam, to jeszcze naciskam ten trigger. I potem, kurczę, to się kończy tak, że ja używam tej mgły, tracę punkty, a tego nie chcę, nie? Okej. Tu jest świątynia, w tym miejscu nie byliśmy, nie? Tu są schody. No drzewo mi przeszkodziło, nie? Czaicie? No ale tylko pytanie... O, jest karpik, ty! tylko trzeba dziabnąć. Dwa karpiki, o cię panie! To elegancko, to po karpika to warto było tu zanurować. I to po dwa nawet. Tam chyba tą maskę kupimy, ja nie wiem co te maski dają, ale wydaje mi się, że one są warte kupna, bo są drogie, kurde, więc to tak jak z iPhone'ami są drogie, to muszą być dobre, nie? Muszą być drogi. O kurde. Gdzieś czarodzieje są. Szkoda, że nosaczy nie ma, kurde, już w ogóle by było, co? Granulka. Gdzie my tu zejdziemy w ogóle? O fuck, ile piesów. A, to jest druga strona tego mostu. O kurde, jeszcze jakiś wielki. O, persymona. Te pawiany. Prawo. Kurde. Dajesz mi szansę podbustować, ale jaki jesteś niemiły, widzisz? Czy ja mogę mu się wgryźć w dupsko? Mogę. Ja mieszkam skorzystać. No dobrze, Stachu wie co tu, gdzie, co, jak w tej grze, to nie pozwoli mi ten dać się skrzywdzić. Chociaż... zaczynam w to coraz mocniej wątpić. Ale dobra, ładnie. No i tutaj elegancko poszło. Ciężka sakiewka. Wszystko mamy, chyba zebrane elegancko. O, jeszcze tu sakwa. Sakwa, prukwa. Chyba nic nie ma. Kurde, naprawdę to jest dobra giereczka. Mi się wyostrzył dowcip, mam zawsze ostry i błyskotliwy, proszę. No dobrze. O, jaki kurde, ninja karateka. A tu byliśmy? Bo to trochę wygląda jak te twoje w prawo. Nie no, to spoko. Jeszcze niżej? Ale tutaj? Tu gdzieś jeszcze niżej można zejść? Cześć, Achtung. Ale gdzie tu niżej? Tu nie ma gdzie. Coś kłamiecie. Nigdzie żadnego zejścia nie ma. No to trochę dalej. No to... Ja już tu gotowy do zabijania. Wy tu zmieniacie zdanie. Siema. Ten tam patrzy cały czas. Boże, jakie to łatwe. Czy to ja jestem taki mocny po prostu? Chyba both. Tego nie otworzymy. No dobrze. Czy tu będzie kolejne bosiwo jakieś? Bo to tak wygląda, że tu... Może nie. A może tak? To jeszcze zobaczyć, co słychać. O, to jakiś kocioł. I te bziągwy małe ogniste. Tam gdzieś można iść. O, ten jest jakiś mocny. Ognik, dobra. Na razie cię zostawię tutaj w spokoju. Daruję ci na razie życie. Niech będzie. Spokojnie, pójdę do tego budynku, jak będę gotowy. Kurde, dlaczego ja się nie leczę, już wiem. Dobra. Musimy... Chociaż w sumie odnowiłem wskrzeszanie. Więc pół biedy. Leżeć było, gościu. Aż chwile małe. No i trzeci poziomik, elegancko. Strasznie dużo dróg. Dobra, musimy wracać do pomniczka i trzeba robić przerwę, bo już ponad godzinę gramy. A ja tutaj, kurczę, chodzę i niewiele w sumie na razie osiągam. Dobra, no ale wiemy, gdzie są przeciwnicy, wiemy, gdzie będzie co się działo. Przynajmniej mniej więcej. Dobra, to chodźmy do ołtarza. I zrobimy przerweczkę, moi drodzy. O, super. Świetny wskok. Kurczę, ale nawet nie najgorzej idzie. No zaraz to się pewnie odmieni, znając życie. Bo tak jest zazwyczaj. Ale tam jest jeden paszkwil nieprzyjemny, który będzie na pewno mocno bił i tak dalej. A możemy jeszcze sobie od razu jakieś umiejętności dać. Tutaj coś, nie? Podwójny Ichimonji to chyba nie, ale płynąca woda może być ok. Zmniejsza obrażenia postury. Bo tu będzie jakiś nowy styl walki, nie? Dobra, weźmy to. Krzyż Ashiny. Dodaje sztukę walki Krzyż Ashiny. Tajemna szkoła Ashiny polegająca na szybkim ataku w momencie dobywania miecza. No i użycie wymaga symboli ducha. Technika stworzona, by zadawać szybką śmierć za pomocą cięcia w kształcie krzyża. Atak jest tak silny, że może odciąć rękę szurze. A. Kurde, to wymaga symboli ducha. No nieźle. I 600 golda mamy. No dobrze, moi drodzy, także zarządzam przerwę. Dziękuję bardzo za oglądanie YouTube. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej!